Chodź, musimy sprawdzić tutaj gdzieś jakiś teren, coś tutaj, nie wiem, czy tu jest wszędzie bezpiecznie i tak dalej. Cześć, jest bezpiecznie? Ej, co jest? Halo? Widzisz? Nie, stary, zaczęło się! Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku jesteśmy ponownie na Palionowie. Słuchajcie, dzieją się tutaj totalnie powalone akcje z tego powodu, że w ostatnim odcinku włamaliśmy się na konto Dextera i odkryliśmy, że mają tam zmutowane golemy, znaczy to już odkryliśmy w sumie wcześniej, ale wiemy, że planują atak i że są już prawie gotowi. Na szczęście udało mi się troszkę przesunąć to w czasie i wmówić Lucyferowi, że potrzebujemy mnóstwo wiader lawy, ale nie wiem jak długo to będzie powstrzymywane, więc musimy się dzisiaj przygotować razem z Bzykiem. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja oczywiście nie przedłużam, lecimy z filmosem. Witam, witam, jestem oczywiście w moim domku, tradycyjnie zaczynamy oczywiście na chacie. Ja oczywiście tutaj nie będę jakoś długo przebywał z tego powodu, że od razu chcę lecieć do Bzyka i z nim pogadać na ten temat, ponieważ no sytuacja nie jest zbyt ciekawa. Muszę mu powiedzieć koniecznie o tym, co odkryłem u Dextera, co odkryłem, że mają tam i przede wszystkim to, że planują ten atak i że są już prawie gotowi, więc to jest najgorsze, bo zostało nam niewiele czasu, a jak widzicie, jeśli chodzi o nasze wyposażenie, jest mocno średnie. Ja straciłem całą moją zbroję, wszystkie narzędzia, które miałem, jak zostałem uwięziony w właśnie zamku Lucyfera, i to niespecjalnie dobrze wróży na tą naszą walkę, bo no ja z żelazną siekierą, nawet miecza nie mam, z żelazną siekierą, jakąś diamentową zbroją tutaj na jakieś takie średnie enchanty, no to troszkę średnie. Jedyne co, to mam potem na niewidzialność, mogę znowu uciec, a nie... O, tam jest Bzyku. Dobra, czekajcie, musimy zawołać Bzyka. Bzyku, chodź tu! Ha, Bzyku! Chodź, halo, chodź, halo, chodź, halo, chodź, halo, musimy pójść do mnie na chatę, musimy pogadać, jest sytuacja, co, dlaczego? Jak nie, to jest, dlaczego? Nie jest dobrze, nie jest dobrze, czekaj, nie mogę ci nic mówić, teraz musimy chodzi? Się schować, co musimy się schować do mojej bazy, nie pytaj teraz, dobra, nie pytaj teraz, nie możemy teraz rozmawiać, bo może ktoś nas podsłuchiwać, a tak byśmy nie chcieli, chodź tutaj, no dobra. Szybko okay, tutaj idę, i chodź szybko idę, na dół, chodź szybko na dół, nie mamy wiele czasu i powiem ci, jest problem, chodź, co ty się tak kurczę wleczesz, co ty jesteś, jakiś zmęczony dzisiaj? Nie, dobra, nie, wszystko tu możemy porządku, pogadać, słuchaj, jest, nie jest kolorowo, co jest? Nie jest co chciałeś mi powiedzieć szczerze, bo tak mówiłeś, że chcesz mi coś powiedzieć szczerze, a ja przerwałem ci, co chciałeś powiedzieć? Nie, ja nic nie chciałem nie? powiedzieć, dobra. W sensie, to słuchaj, o nie jest kolorowo, tutaj wczoraj włamałem się na konto Dextera. Jak to? Co? Niemożliwe. No słuchaj, włamałem się na konto Dextera i nawet rozmawiałem z Lucyferem. Nawet rozmawiałem z Lucyferem i dowiedziałem się kilku różnych rzeczy i między innymi dowiedziałem się, że są już prawie gotowi na walkę z nami. I to jest, stary, najgorsze. Mają golema. Nie, to jest niemożliwe. Mają piekielne golemy i mają jednego redstone'owego golema. Nie wiem, ile tych redstone'owych golemów mają. Może to jest tylko jeden jakiś prototyp, a może tam jest jakieś miejsce ukryte, w którym jest ich więcej. Nie wiem, ale podejrzewam, że raczej będą mieli tego więcej, bo jeden golem mógłby nie być wystarczający. A więcej golemów to jest po prostu niemożliwe do wygrania, wiesz o co chodzi. Ej, to kiedy oni zaatakują? O masakra, co to ma być? Nie wiem, kiedy zaatakują, musimy się koniecznie przejść tam dzisiaj i to zobaczyć. Masz potę na niewidzialność, którą ci ostatnio dałem? No mam cały czas. Dobra, to bardzo dobrze, że masz, bo będziemy ją dzisiaj prawdopodobnie potrzebować. Musimy pojechać tam, znaczy popłynąć w sumie do tego zamku Lucyfera i się czegoś tam może dowiedzieć, może coś nagryć, albo najlepiej zepsuć. Ja troszkę przedłużyłem czas oczekiwania, bo gadając jako Dexter z Lucyferem, powiedziałem mu, że potrzebuję dużo wiaderek z piekielną lawą. Aha. No i Lucyfer powiedział, że załatwi, ale nie wiem na jak długo to potrwa, jeżeli Dexter pogadał z Lucyferem od tamtego czasu, mogli sobie to wyjaśnić i mogło się okazać, że zorientują się, że się włamałem. Więc mamy niewiele czasu. To by było najgorsze. To by było najgorsze. Dobra, czekaj, ja robię na szybko dwie łódki, żebyśmy mieli. Jak my pokonamy? Nie wiem, ja nie mam pojęcia, jak z nim walczyć w ogóle. Ja mam tylko taką zbroję. O masakra, pomocy! Patrz, ja mam tylko taką zbroję. Ale ona jest Nie, to jest za mało, stary, potrzebujemy słabo. potrzebujemy więcej. No. Ale dobra, chodź. Musimy tam popłynąć, na razie bez zbroi, na razie jest nam potrzebna tylko pota na niewidzialność. Dobra, musimy mam popłynąć cały czas do tego zamku Lucyfera i dowiedzieć się czegoś, co tam jest ukrywane i tak dalej. I ja bym proponował, żeby coś zniszczyć. Masz TNT jakiś? No mam tu się. Dobra, to ile, bardzo ile dobrze, potrzebujesz? To bardzo. Nie, jakiekolwiek, żeby po prostu zniszczyć to, żeby opóźnić ich działanie, wiesz o co chodzi. Dobra, wsiadaj no do mnie dobra. Do łódki, płyniemy dobra, tam, szybko, bo. Szybko, lecę. Bo nie mamy wiele czasu. Jeżeli w najgorszym jak miałbym tak przewidzieć, ile im to zajmie, to podejrzewam, że max tydzień i oni nas zaatakują na 100%, wiesz? O nie, no to nie jest długo, to już teraz prawie nas nie, to zaatakują jest, to jest to, że to może to być w każdej chwili tak naprawdę. Nie zdążymy się uzbroić, szybko. Powiem ci tak, jeżeli oni się nie zorientują, że ja tam włamałem się na konto Dextera, to powinno to spokojnie potrwać tydzień, ale jeżeli się zorientowali, to może być nie, w przeciągu no, najbliższych dni. Nie, na pewno się zorientowali, łomatko i córko. Nie, nawet tak nie mów, co nawet tutaj tak robimy? Nie mów. My się musimy przygotować, my musimy robić zbroję. A masz jakiś netherite w ogóle? Nie mam. O nie, najgorzej. Czy mamy walczyć, jakby nie mamy nic?
Mam tylko zniszczony neterajtowy miecz. No to nam się niespecjalnie przyda. Dobra, lecimy do tego zamku, zobaczymy. Może tam coś, może coś nakryjemy, może coś zniszczymy. Nie wiem, ale ten zamek już się nam pokazuje. To jest, nie wiem, jestem przerażony w ogóle tym. Bo jeżeli on to wypuści, na przykład, ja nie wiem, dzisiaj czy jutro, to jest po nas, to jest koniec. Nie ma, no nie wiem, no musielibyśmy skorzystać z tajnego arsenału, ale go mieliśmy wykorzystać dopiero w momencie, kiedy będzie kiedy będzie krytyczna sytuacja. Tak, tam jest jakaś skrzynka, widzisz to? Ej, co? Ej, przecież, o nie. To było miejsce, w którym zawsze zostawialiśmy naszą łódkę. Czekaj. Nie. Tu jest książka jakaś, czekaj, czytam ją. O nie, co to jest za książka? Nie, ja się boję. O nie, stary, zobacz jak ona się nazywa, zobacz jak... Nie, odpływa. Spadła szybko! Halo! Gdzie? Czekaj, mam nie, ją? Nie, ty ją masz, ją. Gdzie tak głęboko płyniesz? Mam ją. Widzisz jak ona się nazywa? Wojna już blisko. No właśnie. O nie, to mega źle. Czytasz ją czy co? Nie, dałeś mnie, dobra. Dobra, czekaj. Trwana próba, Szczypson. Niestety przeczułem twój podstęp. Jestem gotowy, by was zniszczyć. Nie znacie dnia ani godziny. Bądźcie gotowi, gdy zaatakuje. Lucyfer. O nie, stary, on przeczuł to. Nie, ogarnął, nie, że się połamałem na koniec. Nie, dobra, stary, nawet nie wchodzimy tam. Nie wchodzimy tam, on już jest gotowy. Nie, wracamy... tutaj to za cokolwiek, gdziekolwiek to zostaw. Masz to wysadzić? Jedno TNT miało być, postawiłeś 5. Czy tam 4. Trudno. A masz to zapalić w ogóle? No, mam, a co? No to zapal to, czy nie, czy to tak zostawiasz po prostu? Nie, no właśnie myślałem, żeby... Dobra, zostaw, może ale to nie, być... no mogę, no mam. No to mogę, dawaj, no, podpalaj to, kurczę, nie dobra, ma co. Dobra, podpalam, jak już i tak to wszystko szybko, się, jak on zaraz nas zaatakuje. O, tutaj, w tym miejscu, aaa, tutaj nie, też. Płynę! O nie, tutaj dobra, też, upłynąłem. O, już leci, dobra, wybucha wszystko. O nie, no, niewielki... Nie, my w ogóle żadnych strat nie zrobiliśmy, to do wody wpadło. Nie, dobra, to było najgorzej wykorzystane TNT. Dobra, wracamy z powrotem, stary. Mi się wydaje, że to jest moment, w którym musimy skorzystać z tajnego arsenału. Tak, wydaje mi się, że... Szczypson na czarną godzinę, czy to czarną było wykorzystujemy. No, jest... Ty, a w ogóle gdzie jest Dave? Gdzie jest Dave? Widziałeś nie go gdzieś? Nie wiem, nie mam pojęcia, ja go od miesiąca nie widzę na palionowie. Ja też, ja nie mam w ogóle z nim kontaktu, nie było go w domu od dłuższego czasu. Nie wiem totalnie, co się z nim dzieje i to jest podejrzane, bo nic nie powiedział, nie ma żadnych znaków, że ktoś go porwał czy coś. Jest totalna cisza po prostu, a no cisza mega, jest najgorsza, ale mam nadzieję, że się pojawi za niedługo jakoś i nam pomoże, bo ja jak też, go tutaj nie ja będzie, też mam nadzieję. To mamy, nie, to w sumie przegramy, jeżeli go nie będzie. W dwójkę na bank się nam nie uda. Szczerze? No, będzie ciężko, będzie naprawdę ciężko, Szczypson. Ja myślę, że musimy połączyć siły każdego członka palionowa. Ja myślę, że trzeba zrobić jakąś pułapkę na nich, wiesz? To jest, myślę, jedyny sposób na wygranie, żeby zrobić po prostu pułapkę na kogoś. Pułapkę? No o nie, i jakby, dobra. Ja nie wiem jaką, znaczy mamy, w sumie mamy sposób na pokonanie tego Pennywise'a, u ciebie to odkryliśmy, że mamy się po prostu go nie bać. No więc tak, w sumie, jeżeli to jest prawda, no to w sumie jednego pokonaliśmy. Ale tylko jednego. No, jeżeli to jest prawda. Ale Lucyfer, jak pokonać Lucyfera? Ja kiedyś nad tym myślałem, szczerze mówiąc. I to jest w końcu, kiedyś on się w ogóle nazywał Człowiek Lawa. I kiedyś myślałem, że po prostu, nie wiem, zalanie go wodą na przykład, na stałe na przykład, żeby go uwięzić pod wodą, sprawiłoby, że on by się, nie wiem, kurczę, zastygłby czy coś, zamieniłby się w kobla, nie wiem totalnie, co mam o tym myśleć. Chodź tutaj na skróty do tego arsenału, trzeba pójść się uzbroić. Ja mam nadzieję, że Dave tam też się za niedługo pojawi. Nadzieję, że go w ogóle spotkamy. Halo Dave, nie, nie ma go tu w ogóle, stary, jakby tu był, to by do nas podszedł na bank, no halo? Się nie ukrywał przecież. Nie wiem, dobra, chodź, lecimy. Tragedia. Lecimy do arsenału, nic nam w sumie nie zostało innego do zrobienia, więc tylko arsenał nas może uratować. Chodź, tam z tego co mi wiadomo, jak głosi, że tak ujmę, legenda tego arsenału, jest tam najlepsze wyposażenie, jakie może być, więc... Co? No. No kurde, to... Więc to jest jedyna... Dobre, czekaj. To jest jedyna szansa na to, żeby jakkolwiek wygrać. Czekaj, bo ja jakąś dziwną trasą w ogóle idę, nie wiem dlaczego tędy akurat. Czekaj, bo dlaczego ja się... tędy idziesz? Nie wiem, zagubiłem się lekko, zakręcony ze mnie. Czekaj, kurde, o, nie dlaczego się, ja tędy czekaj. Polazłem? Wtedy się nie da przejść, nigdy się tędy nie chodzi. Chodź, otworzyłem tu. Szybko, bo krowa ucieknie! Chodź tu, gdzie idziesz? Nie, krowa! Chodź tu, gdzie? Nie wiem, polazłeś którędy. Tutaj! Halo, czekaj. Dobra, obejdź to, chodź tutaj do arsenału. Co ty robisz? Ty, arsenał jest otwarty! Ej, co? Czy ktoś tam był? Szczypek? Nie, ja mam nadzieję, że nie. Pijemy to potkę, nie widzę na niewidzialność? Nie, no póki nie... Pamiętaj, jaka jest zasada. Nie pijemy poty, póki kogoś nie zobaczymy. Może to po prostu... Ja wiem, ale słuchaj, no nie jest ciekawie. Nie wiem, kto to był, ale widzisz co... O kurde, może to był ten Enderman. Czekaj. Tu jest. Trzeba go pokonać. O kurde! Wal go! Wal tego Endermana! Ej, bo co jest? Dlaczego on jest taki... Co jest? Zabij go!
Zabij go, bo on mnie zabije. O, dobra. Mamy perły. Ej, 3 perły dropnął. Ty masz jakiś lutnik na tym mieczu? Ta, mam. A, dobra, dobra, no to wiele wyjaśnia. Dobra, bierz swój ten... Czekaj. Mamy skórzane zbroje? Co to ma być? Ej, no właśnie, no syf, weź. Ej, kto? O co chodzi? Powiedziano nam, że zrobią nam najlepszy arsenał, to ma być to? Skórzana zbroja? No, przecież to w ogóle, jak my mamy tym zniszczyć Lucyfera? Nie, no my co nawet to jest? Świni nie zabijemy. Nikogo nie pokonamy. Nie, nie no a co? Czekaj, a może... Dobra, już odchodzę, to co to jest za... W skrzynce, nie, nie, no nie rób! Nie możemy się ja podać, nie, nawet... Ja nie, chcę widzieć tego Marek, bzyku, trzeba, bierz, chociaż to co widzisz, tu są lepsze narzędzia, są narzędzia lepsze w skrzynce. Łamatko, jakie narzędzia zbroja, dobre! Zbroja nas nie uratuje, ale może nas uratować to, co mamy w tej skrzynce, więc bierz chociaż to i bierz to... Ty, a ten przycisk? Co to jest za przycisk w ogóle? Każdy ma tutaj taki przycisk. Wow! Ej, no, widzę. Wow! Pokaż, jednak są lepsze jest? Zbroje, to było ukryte, to kliknij to! Ha? Łamatko! Ale mamy dobra zbroja! Dobra, bierz to! Ja zakładam ja od razu to. Biorę. O kurczę, muszę tak na bok, żeby je zakładać. Biorę od razu szczypek, nie musisz mi 2 razy powtarzać! Ja odkładam tu moją starą zbroję, żeby ona tutaj sobie chillowała, że tak powiem, na lepszy moment. Tutaj i kurczę, jaki to jest świetny mechanizm w ogóle! Ja myślałem na początku... No dobra, to mi się podoba bardzo. Dobra, bierzesz tutaj się zbroisz całkowicie z tym. Ja biorę. Tak. Mam miecz, to jest bardzo ważne, że mamy miecz. Mamy złote jabłko, to nam się przyda. Mamy łuk, to jest ważne. Weź sobie jakiś kilo w swój czy coś, to też się nam może przydać w każdej chwili w sumie. A, tak, no. Biorę... Ej, mamy tu... Mamy jajko przyzywające konia. O kurde. Co? Ej, no. Ja mam jajko przyzywające z tego, nie słonia, tylko łosia. Tego łosia najgorszego. Co? Osła chyba. Łosia! Nie, dlaczego ty masz... Ej, dlaczego... Co ty czekaj, jest za łoś? Nie, ja mam konia. A ja mam łosia. O kurde, łosia. ale kuń, czekaj. Ja muszę go oswoić, oswój go. Oswój ja też, ja też go muszę oswoić. Ale dlaczego ty dostałeś osła? Dlaczego? Kto to zrobił? Nie, ja nie chcę łosia, daj mi o, też o, który tego. Się zakochał? Twój się zakochał, dobra. Ja. I szybko, biorę tutaj to. Ma, ale to ty na niego nie założysz nawet zbroi, co to ma być? Pa, i skrzynkę masz... na niego założę, siema, uwaga! Myk, a może ty jesteś ten, który ma żarcie dostarczać nam na pole bitwy. Kuń. O, ja ci dam, ja rozwalę tego. Ej, tutaj... ten koń mnie nie chce pokochać, nie? Jest mi zbudno. No i co? O, to masz pecha! Ale, mój o dobra, udało się. Ej, ten koń jest ogólnie jakiś dobra, mega silny. Dobra, słuchaj, ej, mamy tarczę też! No, ja nie mam, ja dostałem skrzynkę tylko, siema. Ty nie dostałeś tarczy? Ale... Ja nie potrzebuję. Jak, nie a dostałeś tarczy? No nie dostałem. A nie tarczę? Tarczę mam. No tarczę... No kurczę, ty, tarcza to jest bardzo ważna rzecz. Dobra, ja jestem ogólnie gotowy chyba. Mam w sumie wszystko, co jest mi potrzebne chyba do tej walki, szczerze mówiąc. A, z tym, że jeszcze wezmę sobie tego konia, stary, musimy... Dobra, to co, lecimy, kurczę, na pole bitwy chyba, musisz, nie wiem, kurczę, nie, czekaj, trzeba... my jesteśmy gotowi, szypek, musimy ja wiem, jakąś jesteśmy... honorowy... No co honorowy? No nie wiem, jakąś muzykę, wiesz, jakąś bitewny. Nie wiem, możemy, kurczę, nie da się tędy przejść. No nie, czekaj, tutaj czekaj, trzeba to zniszczyć, ja wezmę siekierę tam z tej skrzynki ja wezmę, mam, bo ja nie mam wiem, siekierę, no, mam masz? Siekierę. O, to otwórz to, otwórz to. No, o kurde, otwieramy. Ale zrobiłeś otwarcie. No dobra, może być, trudno, przynajmniej. No, dobra, niestety, chodź, lecimy w takim razie. Musimy sprawdzić teren, czy wszystko jest gra, czy tu jest wszędzie bezpiecznie, czy pokaż, go już tutaj pokaż, przypadkiem gdzieś jesteś? Nie ma. Wiesz, tu jestem, tu. Chodź. Widzę. Chodź tutaj. Chodź, musimy sprawdzić tutaj gdzieś jakiś teren, coś tutaj, nie wiem, czy tu jest wszędzie bezpiecznie i tak dalej. Cześć, jest bezpiecznie. Ej, co jest? Halo? Widzisz? Nie, stary, zaczęło się, on przyszedł ze swoją armią, nie! O nie! Marek, mamy ogromny problem, ja nie wiem, stary, zaczęło się. Nie jesteś... Halo? Dave?